dom, tak? Tak, tu był. Tu czarownia, tu jest fundament z kamienia. A to był Niemiec. No i partyzanci go chyba rzucili granaty, spodzili. Czyli takie różne historie tutaj. No tak, to jak partyzanci, to wie pan, to byli te narodowe siły zbrojne, to u nich się z komuną nie przyjdzie ani nic. Kiedyś w takich góralskich chatach też Niemcy mieszkali. To tu wysiedlali ludzi. Tam, bo strzelali z wyniatki do Biłej. Tam, gdzie jest Karkoczyłka, to też zaznaczkowy jest. I to wysiedlali do Biłej, a oni tu się nawzajem brali. No, też byli Niemcy. Pańską rodzinę też wysiedlano? To mama poszła do Biłej i później na dół tam. A mój tata z frontu go wzięli z okopu do niewoli. I całą wojnę był, to jest Keln w Niemczech. No i dopiero przed po wojnie. A z dwa razy uciekł. Całe szczęście jego, no bo się dziwianie wzięli. Kiedyś tu było więcej życia pewnie na... No pewno, teraz starzy ludzie pomierali, proszę pana, tu już teraz nikt krowy nie chowie. Tam jedna sąsiadka, jeszcze ma dwie, a tu wszystko widziała jak zarośnięte. No. My mieli w domu trzy krowy. Jorem miał, jak jeszcze to była za komuny, miał 15 baranów, wełna się sprzedało i były. No a teraz się nie opłacą. Tu wszystko, każdy sobie woli do sklepu iść kupić mleko czy coś. No. Kupują tylko posesje ludzie ze Śląska i budują się. No, to właśnie. Tu mamy pole pod tym i chciała tu jako pani jedna młodo postawić sobie taki domek drewniany, taki góralski. I pojechaliśmy do starostwa. To nam powiedzieli, że to jest teren rolniczy. A to jest wszystko zarośnięte i też rodzice, ale jak przyjadą z Warszawy, ze Śląska, do nich wszystko jest.